Witajcie, moi drodzy. Lekcja numer 5. Dla tych, którzy dołączyli właśnie w tej chwili, odsyłam Was, moi drodzy, najpierw do wstępu kursu o podniesienie wibracji i utrzymanie tych wibracji, świadomego utrzymania wysokich wibracji, a później kolejno od lekcji numer 1 do lekcji numer 111. Zapraszam. Warto zrobić ten kurs, ponieważ życie w wysokich wibracjach pozwala nam łatwiej przyjmować to, co sobie nasza dusza zaplanowała. W wstępie też jest wyjaśnione, jak działają wibracje, jak to wszystko działa, jak to na nas działa, jak to rezonuje z nami. W momencie, kiedy świadomie będziemy potrafili te wibracje sobie podnosić i świadomie będziemy w stanie utrzymać te wibracje na wysokim poziomie, będziemy do siebie przyciągali szczęście, miłość. Dlaczego? Dlatego, że szczęście, miłość, wdzięczność to są właśnie wysokie wibracje. Zapraszam. Dziękuję również wszystkim, którzy zostawią ślad pod filmem, że tutaj byli. Dziękuję z całego serca. Napiszcie, proszę Was bardzo. To będą też cenne rady i cenne wskazówki dla innych osób, że warto dołączyć do tego kursu i warto żyć w wysokich wibracjach. Naprawdę warto. Jest lepiej, jest bezpieczniej. Dzisiaj mamy lekcję numer 5. Lekcja numer 5 to jest podziękowanie Matce Ziemi za wszystko. Za to, że możemy po niej chodzić, za to, że możemy doświadczać tu ziemskiego życia, ale głównie chodzi nam o to, żeby nabrać tą świadomość, że jesteśmy jednością ze wszystkim, że nie jesteśmy tutaj z przypadkiem. Jeszcze cały czas pracujemy z czakrą podstawy, więc czakra podstawy jest to czakra stricte bardzo mocno związana z ziemią. To jest nasza podstawa, to są nasze korzenie. Ziemia jest naszą matką i traktujmy ją z szacunkiem. To jest bardzo ważne. Miejmy szacunek do ziemi. Jesteśmy na ziemi i doświadczamy życia. To ogromne szczęście móc tutaj być i doświadczać ziemskiego życia. Odłóżmy na chwilę to ziemskie życie, takie przez ludzi zaplanowane, tylko pomyślmy sobie w tej chwili o tym ziemskim życiu takim naturalnym. O zwierzętach, o śpiewających ptakach, o pachnących kwiatach, o kwitnących drzewach i o drzewach, które właśnie poszły spać i zgubiły liście. One tak, teraz będą odpoczywać. Ziemia jest cudownym miejscem. Całe zło dziejące się na naszej planecie nie ma nic wspólnego z Matką Naturą. Dotyczy to tylko i wyłącznie ludzi. Każdego dnia, kiedy rano się budzimy, połóżmy stopy na ziemi i podziękujmy za to, że możemy czuć ziemię pod stopami. Nawet przy łóżku. Pierwsze co? Podziękujmy. Dziękuję, że mogę stąpać po ziemi. Dziękuję Ci, Matko Ziemio, że mogę tu być. Z pełną świadomością, że mogę tu być. Dziękuję Ci z całego serca, że moje stopy mogą dotykać ziemi. Jeżeli możesz to zrobić bezpośrednio na ziemi od rana, to będzie coś pięknego. Ale jeżeli nie, bo wiadomo, warunki mieszkaniowe mamy takie, jakie mamy, po prostu połóżcie i sobie poczujcie tą ziemię, na której stoicie. I poczujcie rytm ziemi. Ziemia pulsuje. Ziemia też ma swoje wibracje. Kiedy pracujemy nad podnoszeniem swoich wibracji, przyczyniamy się też do zwiększenia częstotliwości wibracji planety.
Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie na zasadzie, wiecie, tego rezonansu, tak? Jeżeli więcej ludzi będzie na wyższych wibracjach, to Ziemia też będzie miała coraz wyższe wibracje. Wiecie, można sobie też pięknie obejrzeć, można te wibracje oglądać. Rezonans Schumana nam to pokazuje. Rezonans Schumana pokazuje nam wibracje Ziemi i ostatnimi czasy po prostu te wibracje, one szaleją, dosłownie szaleją. Są ludzie i ja jestem też między innymi takim człowiekiem, gdzie odczuwam bardzo mocno te wibracje. Poprzez bóle mięśni, poprzez apetyt do jedzenia, poprzez moją energię wewnętrzną, od euforii po frustrację. I to jest wszystko związane z energią Ziemi. Bardzo mocno obserwuję teraz siebie i wy siebie też już teraz obserwujcie, jak wiecie, że wibracja Ziemi ma wpływ na wasze samopoczucie i wy macie też wpływ na wibracje Ziemi. Wyższa duchowość, czyli te wyższe wibracje uczynią cię bardziej świadomym Ziemi i sprawią, że będziesz bardziej o nią dbać. Segregacja śmieci, świadome używanie odzieży, niektórych przedmiotów, słuchajcie, pomagając naturze, opiekując się nią, dziękując jej i przykładając się do czystości planety, sprawiamy, że duchowość też się oczyszcza. Więc starajmy się rzeczy, których już nie używamy, a które jeszcze mogą się komuś przydać, nie wyrzucajmy ich, zanieśmy je gdzieś. Na pewno są takie kontenery na odzież, gdzie można tą odzież wrzucić. Zanim kupisz coś nowego, zastanów się, czy jest to na pewno potrzebne. Czy potrzebujesz tego? Zanim wyrzucisz śmieć, zastanów się, do czego on jest potrzebny, do czego, czy można go posegregować. Kochani, elektronika, którą zużywamy. Zobacz, czy już naprawdę jest potrzebne coś nowe, jakiś nowy sprzęt elektroniczny, czy jeszcze ten, który mam, jest dobry. Zadaj sobie pytania. Co mogę zrobić, aby pomóc Matce Ziemi? Pomagając Matce Ziemi, pomagasz sobie. Wiecie, to może się wydawać banalne, ale przy pracy z wibracjami musimy zacząć od podstaw. Zaczynamy od czakry korzenia, zaczynamy od Ziemi, a będziemy wchodzić to na coraz wyższe poziomy. Więc świadomość bycia tu na Ziemi, połączenia się z Matką Ziemią, ma ogromny wpływ na podniesienie wibracji. Traktuj Ziemię tak jak ukochaną osobę. Bądź zwierzaka. Są istoty, które nie mają ukochanych osób, ale mają ukochane zwierzęta. Zastanów się, zanim zapalisz światła i woda, kochani. Zwróćcie uwagę, jak używacie wodę. Czy jak myjecie zęby, to ta woda leci, czy ją zamykacie? Czy myjąc naczynia, ta woda leci, 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 to leci pełnym strumieniem, bo po co mniej? Popatrzcie na to. Co można jeszcze zrobić dla Matki Ziemi? Można karmić ptaki. Kiedyś była piękna inicjatywa, nie wyrzucaj pestek. Można te pestki rozsiać po lesie. Wyrośnie? Super! Nie wyrośnie. Próbowaliśmy.
wszystkie czynności, które będą sprawiały, że będą pokazywały, jak bardzo kochasz i doceniasz Matkę Ziemię, one pomogą Twojej czakrze podstawy rozwijać się. Bo ta świadomość, że nie jesteś tu z przypadku, że Ziemia nie jest Ci obcą planetą, że Ziemia, że Matka Ziemia to jest ktoś bliski, ona pomoże nawiązać kontakt z czakrą podstawy i przez to idzie z naszymi korzeniami umocnić nas w staniu tu na Ziemi. To, kochani, ma naprawdę ogromne znaczenie. Więc od dzisiaj, codziennie rano, wstajemy i dziękujemy, że możemy postawić stopy na Ziemi. Robimy, co możemy, żeby odciążyć tą Ziemię ze śmieci. Tak jak możemy, tak wysyłamy miłość i wdzięczność do Ziemi. Ziemia odczuwa te wibracje. Piękną formą też połączenia się z Ziemią jest przyjęcie pozycji jak to Wam wytłumaczyć? Jaka to jest pozycja? Poczekajcie. Pozycja balasana. Tak się nazywa. To jest pozycja jogi lub pozycja dziecka. Rozszerzona wersja. To jest w stawie. Zobaczycie sobie na zdjęciu, więc przyjmijcie taką pozycję. Połączcie się najbardziej jak możecie, ale również też można się położyć na ziemi, ale równie dobrze można też i stać stopami, bosymi na ziemi. I w takiej pozycji powtarzajcie wdzięczność, powtarzajcie wibracje. Matko Ziemio, jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję, że jesteś. To wspaniałe uczucie móc istnieć na tej planecie. Dzisiaj przyrzekam starać się pomagać Ci w ewolucji. Wiem, że wraz z Twoim wzrostem ja również rosnę i rozwijam się. Dziękuję za wszystkie Twoje dotychczasowe błogosławieństwa. Czuję się błogosławiony. Dziś decyduję się uszanować Ziemię, ponieważ jest moją matką. Wiecie, my jesteśmy też gościnnie tu na Ziemi. My jesteśmy gościnnie. My tu sobie posiedzimy 100 lat, oby, i uciekamy. Zabieramy się do domu, żeby za chwilę tutaj zejść. I to, jak zostawimy Ziemię, w jakim stanie, to tylko i wyłącznie zależy od nas. Najmniejszy posegregowany śmieć przyczynia się do wzrostu naszej energii. Patrzcie na to, ile czego zużywacie i czy na pewno tyle trzeba tego zużyć. Czy to nie obciąża Ziemi? Oczywiście, kochani, tak jak we wszystkim, należy zachować umiar, żeby nie popaść w paranoję. Także, moi drodzy, dzisiaj dziękujemy Matce Ziemi, że możemy po niej chodzić, że możemy wszystkich cudów, darów doświadczać. Z całego serca dziękujemy. Z pełną świadomością powtarzamy: Matko Ziemio, jestem Twoim dzieckiem. Dziś, od dziś szanuję Ziemię, bo jest moją matką. Kochani, życzę Wam cudownego dnia w połączeniu z Matką Ziemią, tym świadomym połączeniu. Starajcie się wysyłać dobre wibracje, wdzięczność i szacunek.
Przytulam Was bardzo mocno. Magda.